pojawia się niechęć, taka myśl. Dobrze, że człowieku nie ma przy mnie, bo bym cię po prostu utopił w łyżce. Są tacy ludzie, którzy strasznie burzą nam krew, których potwornie nie lubimy z jakiegoś powodu i staramy się ich unikać, ponieważ boimy się samych siebie, boimy się, że nasze reakcje mogłyby być niewspółmierne, mogłyby być jakoś strasznie agresywne, napastliwe. Moglibyśmy dopuścić się rzeczy, których potem byśmy żałowali. I okazuje się złudne takie myślenie, że dobra, odcinam się od tego człowieka, nie ma go dla mnie, ale nic nie robię z tą niechęcią, która w moim sercu cały czas buzuje. Bo nagle może nagle pojawić się okazja. Zupełnie nieoczekiwanie, ten człowiek, którego nie lubisz, nie lubisz, nie znosisz, pojawi się w twoim orbicie i wtedy nagle może się wylać z ciebie w sposób śmiercionośny cała ta złość, którą pozwoliłeś, aby w tobie narastała. I to jest opowieść o Herodzie i Janie Chrzcicielu. On się bał Jana Chrzciciela, nie znosił go, podobnie Herodiada jeszcze bardziej i wreszcie natrafiła się okazja. Wtedy ziszcza się to długo pielęgnowane.